Często dzieje się tak, że wiedzę historyczną czerpiemy z powieści historycznych albo z filmów. Dokładnie tak jest w przypadku Potopu Szwedzkiego. No, gdyby nie Sienkiewicz i gdyby nie Jerzy Hoffman, no to pewno w ogóle byśmy nic nie wiedzieli o obronie Częstochowy, o obronie osoby króla Jana Kazimierza przez górali. Zagłoba nie jest postacią historyczną, ale już Roch Kowalski jest. Rzeczywiście w słynnej Bitwie Warszawskiej zaatakował króla Karola X Gustawa. Właśnie o nim chciałbym powiedzieć. Jaka szkoda, że Sienkiewicz, pisząc Potop, nie poświęcił właśnie temu, o czym chcę dzisiaj opowiedzieć, trochę swojego czasu, nie opisał wjazdu króla szwedzkiego do Warszawy i eventu, jaki król szwedzki chciał zrobić na Zamku Królewskim w Warszawie, po to, no właśnie po co? No bo my nie wiemy tak naprawdę, no zaatakował Polskę, najechał Polskę, chciał odebrać tytuł króla Szwecji, Gotów i Wandalów, taki tytuł przysługiwał, znaczy miał taki tytuł król Polski, chciał mu to odebrać, być jedynym królem szwedzkim. Czy się chciał koronować na króla polskiego? No właśnie tego nie wiemy, ale podejrzewamy, że tak. Otóż, co się wydarzyło 8 września 1655 roku? Król szwedzki wtedy wjeżdża do Warszawy. Warszawa się poddaje, jak wiadomo, on pierwsze swoje kroki kieruje do arsenału i tam widzi posufit, armaty, broń, pałasze, muszkiety. No, widzi, że Warszawa mogła się bronić, tego nie zrobiła. Wstrząśnięty jedzie dalej, ogląda Warszawę. No, Warszawa jest piękna. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że Szwedowi siano z butu wystawało, ale trochę tak było. Znaczy, Szwecja przed potopem to był mały kraj, agresywny, na dorobku, ale jak król Szwecji zobaczył Polskę, no to dopiero oniemiał. No i zobaczmy, co się dzieje. Wjeżdża do Zamku Królewskiego w Warszawie i tu kopara opada mu już na samą marmurową posadzkę, dlatego że on czegoś takiego nie widział. Siedziba królewska, siedziba Wazów, Zamek Królewski w Warszawie, to był cud świata. On wyglądał o wiele, wiele lepiej niż teraz, choćby dlatego, że na przykład w skrzydle południowym była gigantyczna sala teatralna, której dzisiaj nie ma. Ten teatr to był cud Warszawy, znaczy w Warszawie takiego pomieszczenia nie było. Albrecht Radziwiłł, autor takiego pamiętnika, napisał, że to jest największa galeria na świecie. Trochę przesadził, dlatego że barokowy teatr w Parmie, który istnieje do dzisiaj, ma 87 metrów długości, 40 metrów ma sama scena. Ten teatr miał 48 metrów długości, 12 szerokości i wysoki był na dwie kondygnacje. No ale to był cud inżynierii, tam była obrotowa scena, postacie mogły zjeżdżać z sufitu, wychodzić spod ziemi, tam były ciągi komunikacyjne. Znaczy, takiego teatru król nie widział i wtedy zrodziła mu się pewna idea, żeby wykorzystać ten teatr, bo ten teatr robił kolosalne wrażenie. Nie właśnie nie katedry, nie inne zabytki, tylko ten teatr, który kapał od złota. Wpadł na pomysł, że może właśnie tu zaprosi Stany, czyli posłów, senatorów polskich i tu zdetronizuje Jana Kazimierza. Może tu Polacy sami padną na kolana, jak zobaczą ten teatr i to, co król w nim przygotuje. I zorganizował rodzaj takiego eventu właśnie 31 października 1655 roku. To się miało tak odbyć. Nawet zaczął drukować odpowiednie zaproszenia, monety okolicznościowe, szlachta miała zjechać i miało się to wydarzyć. Nie wydarzyło się na początku, znaczy pod koniec października, na początku listopada, ale już 15 listopada wszystko było gotowe, były napisane utwory literackie do wystawienia, były przygotowane wielodniowe uczty, znaczy w kasy król Szwecji na to wydał mnóstwo. No i co? Chciał otworzyć podwoje tego teatru, zaprosić polską szlachtę, zbratać się w trakcie tych wielodniowych uczt, przedstawień teatralnych, tych eventów, tak abyśmy padli sobie w ramiona i wtedy szlachta rybs na kolana i obiera sobie króla Szwecji na króla Polski. Rzeczywiście od 15 listopada takie uroczystości ruszyły, przedstawienia teatralne, niestety nie wiemy jakie. No, Szekspira pewno nie grali, bo tam są zbyt czytelne aluzje do osoby króla i do wachliwości fortuny. I w każdym razie te umizgi królewskie trwały 4 dni i
Niestety król Szwecji nie został koronowany przez. Znaczy, no, nie uzyskał zgody polskiej szlachty. No, po prostu szlachta polska zagłosowała nogami. Wielu szlachciurów, zwłaszcza z tych dalszych rejonów Polski, po prostu do Warszawy się nie pofatygowało, mimo że bilety na ten event były za darmo. No, 19 listopada w takim razie te plany królewskie króla Szwecji prysły. Okazało się, że sala teatralna nie przyda mu się do tego największego eventu, jaki sobie tutaj wymarzył. Nie został królem Polski, ale strasznie zemścił się na teatrze. Znaczy, zniszczył go dokumentnie. Znaczy, teatr zamienił najpierw w lazaret, a później na stajnię. Tam siedział jego koniec, że można powiedzieć, że rzeczywiście, jak Jan Kazimierz odbił Warszawę i Warszawa znowu wróciła w polskie ręce, to zamek królewski i ten teatr królewski wyglądał jak stajnia Augiasza przysłowiowe. No jaka jest tego nauczka? No nauczka jest taka, żeby nigdy nie mieszać polityki ze sztuką, bo to i na tym wychodzą źle i artyści, i politycy. Król Szwecji, Karol X Gustaw, bardzo boleśnie tego doświadczył.